Witajcie, kochani, w kolejnym jubileuszowym, tym razem 50. pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, podcastu o przedziwnej numeracji, w której to my już się sami gubimy, a przynajmniej ja, z tej strony Darek, witam was z zimowego prawie że stanu Iowa. A z tej strony Patryk, który niestety, ale znowu musi przyznać rację swojemu partnerowi, no jeszcze nie biznesowemu, ale podcastowemu, z którym tworzymy razem TMF, gdyż no sam dzisiaj nawet zastanawiałem się, jak to wytłumaczyć tym nowym słuchaczom, którzy ewentualnie mogliby dołączyć do naszego podcastu akurat w tym odcinku, chociaż nie wiem dlaczego. Czasami Mark Maron, jak zaczyna swoje odcinki, ma jakąś wielką gwiazdę. Mm-hmm. Jak na przykład ostatnio miał Matthew McConaughey'a i mówi, że no witajcie nowi słuchacze. Nie wiem, z jakiego powodu moglibyście u mnie być po raz pierwszy. Może dlatego, że czasami goszczę jakieś gwiazdy, dzisiaj taka mała gwiazdka, Matthew McConaughey. A więc my nie mamy takiej bomby, chociaż film jako film jest perełką niesamowitą, ale właśnie zastanawiałem się, jak to wytłumaczyć, że mamy teraz mini recenzje, wcześniej były bonusy, mamy jeszcze połówki pełne, jubileuszowy, na pewno z serca nam grający obu jednocześnie film numer 50. O, to taki jakiś jubileusz mogę wymyśleć. No widzisz, jak ładnie. Sam bym tego nie ujął lepiej. Zastanawiałem się dzisiaj nad tymi filmami, bo czasami sobie widzę oceny naszych fanów na różnych portalach, którzy wrzucają filmy, które polecamy na ruszt i potem oceniają. I czasami to jest ocena 3,5 na 5, czasami 3,25 na 5, czasami 4, czasami 5 oczywiście zdarzają się też. I zastanawiam się właśnie, a propos tego słowa perełka, to tak mi się jubileuszowo zebrało. Co to znaczy ta perełka? Bo to jest raz, że bardzo mocno subiektywne jednak zdanie, chociaż my się akurat tu zgadzamy obaj, że te filmy jednak są warte zachodu. Ale właśnie no, czy perełka to znaczy film genialny w porównaniu do tych uznanych za genialne, tak? Do tych wszystkich Shawshank Redemption? Czy to jest perełka ze względu na to, że jest coś bardzo wyjątkowego, które często wymaga innych mięśni filmowych, żeby to pojąć, ale jak się w to wkupi, to wtedy stanowi jakby osobny gatunek filmów. Pojechałem, tak? Głęboko? Nie, no jakby w sedno tym razem. To dobrze, bo tylko o kawie dzisiaj. Też myślę, że to o to chodzi, bo tak sobie myślę o tym, że no, filmy, które nas gdzieś jakoś poruszą, zabawią, porównując do takich właśnie, tak jak mówiłem, gdzie, że dzisiaj odpaliłem sobie na Amazonie pierwszą scenę Bankardów Wojny i od razu dreszczyk emocji i od razu czuję się, że to jest oczywiście, no ja to oglądam to jako wielki fan Tarantino już tam 6 czy 7 raz, więc... Powiem ci szczerze, że bardzo dziwnie reagujesz na nadciągających Niemców jako Polak. No wiem, ale... No właśnie i śmieszki, a z żoną rozmawialiśmy, że dzisiaj będzie pewnie poważny odcinek. Oczywiście żartuję znowu, ale to potem wejdziemy, wiadomo, że trzeba będzie i tak na koniec widzów wyciągnąć z tego bagna, więc mam nadzieję, że przygotowałeś jakiś żart na koniec rozrywkowy. Tak. Nie wiem, czy trafi do ostatecznej publikacji, ale próba będzie. Ostatnio znalazłem jakiś podcast, w którym panowie nawet sobie w czasówce rozpisują, kiedy mówią żarty. Oj, straszne te żarty były, ale zawsze coś, zawsze wiesz, przez płacz to można i się pośmiać. W każdym razie, no właśnie, jak to z tymi filmami jest, na przykład pierwszy film, o którym mówiliśmy, czyli co z oczu, to z serca, jak sobie wspomnę to nasze tłumaczenie, Buffalo 66, który tak dla mnie ważnym filmem był i tak kiedyś tam przeżytym w nocy, przez przypadek włączonym o 4 czy 3 w nocy. No to wtedy zazwyczaj dzieją się takie rzeczy. No właśnie, i potem musiałem wyłapać, co to był za film, gdzieś tam w telemagazynie wyszukać. Pierwsze Google filmowe. Tak jest, więc porównując go do Bankardów Wojny, czy tak jak mówiłeś, Skazani na Shawshank, to trochę wypada niby blado, ale właśnie chyba to są te dodatkowe mięśnie, tak jak ostatnio byłem na takiej bardzo sympatycznej 25,5-godzinnej zmianie w pracy i po 2 dniach zacząłem czuć jakieś dziwne mięśnie, o których zapomniałem, że istnieją. No, to może nie rozpędzaj się tutaj. Więc to chyba na tej właśnie zasadzie działa, że troszeczkę inaczej podchodzimy i są duże filmy, które poruszają i kameralne też, więc to chyba ta przestrzeń taka zadowolenia kinomana, który gdzieś tam w miarę jest świadomy i poszerza te swoje
horyzonty i tam gdzieś czasami właśnie taki film ukłuje gdzieś z boku, w rogu, nieświadomie, to tak to wtedy siedzi w nim, jak w nas chyba ten film dzisiejszy. Tak jest. No ja się zawsze zastanawiam, jeszcze będąc chwilę w housekeepingu, zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, zastanawiam się po prostu, jak bardzo ta trajektoria, której nigdy nie widzieliśmy przed sobą, jak zaczynaliśmy podcast, gdzie byśmy poszli z wyborami naszych filmów, co byłoby tym naczelnym kryterium, czy co by nim się stało, bo widzę po sobie po prostu zupełnie inaczej reaguję na pewne rzeczy. Inaczej zaczynam oglądać w ogóle filmy, że to nie są w moim przypadku filmy na biegu, tylko ja muszę sobie... Nie powiem, że zbudowałem świątynię, bo to tylko kanapa i koc. Natomiast mam taki rytuał, kiedy oglądam filmy do naszego podcastu. To musi być na pewnym skupieniu czas, który spędzam sobie z dziełem i zastanawiam się po prostu, gdybym to widział, wiesz, tak normalnie z rodziną na dużym ekranie, na telewizorze podwieszonym, to czy po prostu miałbym zupełnie inne o tym pojęcie? I dwa, kończąc wywód, pytanie, czy czasami ten mój czas intymnie spędzony z filmami, czy czasami troszeczkę po prostu nie za bardzo podobają mi się filmy, które no aż takie dobre nie są, ale ja jakoś tak w to wsiąknę, że się wczytam, że zobaczę, zanotuję i... No i potem pytanie jest, co to jest ta darkowa perełka? A Patrykowa to już w ogóle. Właśnie tak jak, wiesz, trafiliśmy na ten film właśnie pierwszy i okazało się, że twórca jest tak kontrowersyjny i tak ciekawy, że w ogóle zatopiliśmy się bardziej w jego twórczości niż w tym filmie samym. Tak, tak. Chociaż o filmie też było sporo. Tak samo jak dzisiaj mamy film, który reżyser i scenarzysta napisał i zrobił o sobie tak naprawdę. Mhm. Więc znowu jakaś prywata, która po prostu jest nieznana dla widza, który trafi właśnie na przykład na jakieś tam Ale Kino czy gdzieś i obejrzy sobie taki film. Mhm. I nie zna tego backgroundu, tak, który my tam gdzieś poznajemy, bo raz, że wyszukujemy perełki, które potencjalnie mogą takimi być, czy to w jakichś festiwalach filmowych zwyciężyły, czy były nominowane do Oscara, czy to no, w ten deseń coś. Mm. I potem głęboko kopiemy i gdzieś na pewno to jakoś rzutuje, tak? Jeżeli ciekawa jest historia twórcy, jeśli w ogóle sama geneza powstania filmu jest coś ciekawa, czy niespotykana, to też gdzieś tam, może nie tyle, że nie powinno, ale podświadomie wpływa na nas i na tą ocenę. No ale no cóż, no, tak to jest i właśnie chyba po to też tu jesteśmy, żeby wam, kochani, przekazywać takie informacje, które mogą wam pogłębić ten pierwszy seans, który my mamy na przykład dwa czy trzy za sobą, a może już przy tym pierwszym tak zaskoczy z tą wiedzą taką, chociaż też wiem, że jakkolwiek oczywiście próbujemy i wydaje mi się, że nam wychodzi nie opowiadać o tych dziełach wszystkich za dużo i nie spoilować, to jednak są słuchacze nasi, którzy jednak wolą obejrzeć film i dopiero potem włączyć się, w cudzysłowie, do dyskusji. No właśnie, są podcasty, których prowadzący wręcz przestrzegają słuchaczy, że poczekajcie, obejrzyjcie film i dopiero potem, bo tu są spoilery. A nasz chyba wydaje mi się, że można zarówno przed, jak i po, bo najczęściej jest tak, że skoro mówimy tylko o swoich odczuciach i o tym, co wyszukaliśmy, co jest poszerzeniem kontekstu, być może to nawet może wzbogacić wasz odbiór filmu już po fakcie, w sensie, o nie, na serio? Nie wiedziałem. A myślałem, że to animacja to była tak zrobiona, na przykład, nawiązując do dzisiejszego filmu. Ale też wydaje mi się, że tak patrząc sobie po tych prawie 4 latach robienia podcastu, że te nasze odcinki są taką okazją do tego, żeby bliżej poznać dzieło. Tak jakby, wiecie, czasami są wieczorki autorskie, kiedy to nie tylko jest film, ale i rozmowa. No my nie mamy takich możliwości, żeby nazwisko zaprosić, żeby ono się podłączyło na Skype'ie i z lagiem internetowym coś nam przekazało, tylko że przybliżamy niejako ich wam, w sensie zbieranych informacji, jakoś to syntezujemy, żeby to było zjadliwe w miarę. Oczywiście też chodzi o to w tej selekcji, żeby się szanować trochę i kompletnie nie zaprosić do nory jakiejś, tylko raczej do ciekawego pomieszczenia i o nim opowiedzieć. Tak, bo można było przecież, a propos, wracając jeszcze do pierwszego odcinka i Buffalo 66, Vincenta Gallo, można było zaprosić na quasi porno, które też nakręcił swego czasu i no to już była nora, tym bardziej, że chyba nawet z królikiem w nazwie. Tak, Brown Bunny, o ile dobrze pamiętam, film, który podzielił świat i nic już od tamtego czasu nie jest takie samo, więc jak sobie zadajecie pytania, dlaczego wszystko jest teraz tak porąbane, jakie jest, to cofnijcie się właśnie do premiery Brown Bunny Vincenta Gallo i będziecie wiedzieli, kiedy ten rów mariański lekko jeszcze się poszerzył.
No właśnie, a dzisiejszy film tak sobie, Patryku, dookoła trochę mówimy, wspominamy, ukontekstowiamy. To taki tematycznie, bo troszeczkę przechodzimy już do rzeczy poważniejszych. Taki troszeczkę powrót do klimatów filmu, o którym ostatnio nawet wspomnieliśmy, czyli Incendiary, Pogorzelisko, Denisa Villeneuve, bo chyba, no jeszcze radziecki film Idź i patrz o wydarzeniach na Białorusi, czyli mamy powiedzmy do czynienia z kinem wojennym, jak w przypadku dzisiejszego filmu. Chociaż no, ten dzisiejszy film jest, tak jak ostatnio powiedzieliśmy w odcinku, zupełnie inny od tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia. Patryku, może ty uchylisz rąbka i wyjaśnisz, o co nam chodzi. No nawet ostatnio powiedziałem, że dość nietypowe, czy nawet bardzo nietypowe połączenie tematu z formą. I tak to właśnie jest, że mamy do czynienia z filmem Walc z Bashirem, który jest dokumentem pełnometrażowym animowanym. Także no, dość niespotykana forma, a już nawet jako animacja sama na rynku izraelskim to już w ogóle jest ewenement, nieznana forma na tamtym rynku. Jak to sam reżyser powiedział przed tym jego filmem z 2008 roku, jedyna animacja, jaka powstała w Izraelu, to był 1961 rok. Jakiś mówi tytuł Józef i jego bracia i mówi, nawet go nie widziałem. No brawo Jasiu, no tak, Izrael to jest bardzo ciekawe miejsce pod względem filmowym, ponieważ nasza wspólna koleżanka zresztą, Patryku, tam kilka lat spędziła i nawet zaczęła uczyć się hebrajskiego, żeby występować, a że jeszcze blondynka z Polski, to zupełnie bardzo ciekawy target. I opowiadała mi trochę, że to jest bardzo bujny rynek, zresztą tam też współpracowała z Natalie Portman, która urodziła się w Izraelu, chyba jest najbardziej takim znanym izraelskim nazwiskiem w filmie dzisiaj. Ale właśnie to jest to, że my nie za często słyszymy w ogóle o izraelskich stricte reżyserach. Seriali izraelskich trochę się pojawia, tu i ówdzie, Netflix czasami jakiś ma, ostatnio był Unorthodox, ale generalnie, jeśli chodzi o nazwiska twórców, Patryku, jak komuś się powie na przykład, no nie wiem, Ari Avinesher, czy na przykład... Czy Józef Cedar? Tak, czy Józef Cedar, Amos Gitai i tak dalej, to raczej... a jakie filmy zrobili? Natomiast Ari Folman niby też za wiele nie mówi, ale już to można powiedzieć, że facet wdarł się dzisiejszym filmem, zwłaszcza na powolutku na ten rynek, i nawet jak nie robi wielkich dzieł, to jednak bardzo ciekawe filmy robi, przynajmniej wybiera tematykę, no mocno taką odważną. Tak, chociaż no, pan teraz w wieku 58 lat jednak na swoim koncie nie ma zbyt wielu produkcji, bo ukończonych jako reżyser tak naprawdę tylko 4. Jeden w preprodukcji, jeden kręcony właśnie w tej chwili, czy no może nie jako dokładnie w tym momencie, ale w tej fazie powiedzmy. Mm-hmm. Więc no więcej działał na polu scenopisarskim, więcej też wydaje mi się już po przynajmniej rozpoczęciu pracy nad właśnie filmem, o którym dzisiaj mówimy, bo produkcja zajęła 4 lata, a mamy taki serial, nad którym pracował P. Tipul, który potem też był zaczątkiem remake'u amerykańskiego, węgierskiego. Mm-hmm. Chodzi o serial o terapeucie, który po prostu przyjmuje pacjentów i mamy właśnie takie sezony, gdzie po kilka tygodni 5 pacjentów od poniedziałku do piątku spotyka się właśnie z terapeutą i w ostatnim dniu on sam wizytuje swojego patrona, można powiedzieć, i tam też się zwierza i próbuje wyleczyć z takich czy innych traum, które oczywiście każdy z nas posiada. I właśnie to jest dobre nawiązanie do tego filmu dzisiejszego, bo tutaj jest też dużo samoanalizy i właśnie zmierzenia się ze swoją historią, a potem są seriale, do kilku napisał scenariusz, w których właśnie już stricte właśnie tą analizą się zajmuje, psychoanalizą. Tak, no a z drugiej strony ma na przykład na swoim koncie film, no nie wiem, widnieje jako produkcja europejska, ale z, można powiedzieć, całkiem niezłą hollywoodzką prawie, że obsadą. Mowa tutaj o produkcji pod tytułem Congress, The Congress, z Robin Wright, znaną głównie pewnie z House of Cards. Natomiast tam był też Harvey Keitel, John Hamm, Paul Giamatti, czyli można powiedzieć 4 nazwiska, no prawie, że z pierwszych stron Hollywood. Też kilka dokumentów jego, które robił, również były stricte sci-fi. Tam ten film pod tytułem Materia odpowiedzialna za miłość, trochę na YouTubie jest dostępnych urywek.
Natomiast, no właśnie, to jednak masz rację. Ten dzisiejszy film jest jakby zaczątkiem tego wszystkiego i mocnym sięgnięciem do swojego życia, bo jest to film o prawdziwych zajściach, które miały miejsce. No to jeszcze nie ma tutaj tak naprawdę prawdziwych aktorów, a dialog, który dzieje się w tym filmie, jest wynikiem rozmów naszego reżysera. No właśnie, z kim, Patryku? To są wywiady z przyjaciółmi, kolegami, z osobami, z którymi służył, z którymi miał styczność w czasie służby, bo są to też dziennikarze. I wywiady z nimi, które przeprowadza tylko po to tak naprawdę, żeby dowiedzieć się i połatać dziury w swojej pamięci, bo po jednej z rozmów, którą widzimy na początku filmu z jednym z przyjaciół, powraca do niego taka właśnie wizja tej wojny libańskiej z 1982 roku, w której brał udział i tak naprawdę ją prawie całkowicie wyparł z pamięci. No i chce wypełnić te luki i tak naprawdę to jest główny clue filmu, że właśnie nasz bohater, który jest jednocześnie właśnie reżyserem i scenarzystą, bo to główny twórca właśnie Ari Folman opowiada o sobie, żeby dotarł do tych zakamarków pamięci, które z jakichś tam powodów, pewnie bardziej niż mniej traumatycznych, wyparł ze swojej pamięci. No właśnie, nie wiem, czy pamiętacie, kochani, jak dobrze znacie historię Bliskiego Wschodu, no ale generalnie między Libanem a Izraelem nigdy nie było różowo tak naprawdę i to się zaczęło już od momentu, no, początków tworzenia się państwa izraelskiego. Już w 1948 roku było tam, można powiedzieć, gorąco, kiedy właśnie na mandacie brytyjskim tworzono nowe państwo. No i jak można się domyśleć, to trwało dalej, aż w 1982 roku zdarzyły się pewne zdarzenia w Bejrucie. No i ten 82 rok to jest właśnie rok, kiedy dzieje się, przynajmniej ta retrospekcja w naszym filmie dzieje się, kiedy to właśnie, ogólnie to się nazywa operacja wyzwolenia Galilei, o ile dobrze pamiętam, albo pierwsza wojna libańska. No i Ari Folman służył, 19-letni bodajże wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, służył w tej armii i nie za bardzo, tak jak Patryk powiedział, może sobie odtworzyć z tej wojny. To, co mi się podoba na początku, Patryku, filmu, bo to jest akurat clue, że generalnie dowiadujemy się więcej o tej wojnie na podstawie rozmów właśnie z kolejnymi bohaterami. To, co mnie uderzyło od początku, jeśli chodzi o ten film, to to, jak od razu mnie zaskakuje, bo wydaje mi się po pierwszej scenie, że wiem, kto jest głównym bohaterem. Tak mi się wydaje. I nagle okazuje się, że tym głównym bohaterem jest nie ten, o której to sobie myślałem. Tak, wiesz, powiem ci, że ja miałem taki flashback z jednego z filmów Fatiha Akina, który właśnie jest w taki sposób skonstruowany. To są genialny film, ale nie wiem, czy lepszy, czy gorszy od tego, który my przedstawiliśmy wam w jednym z pierwszych odcinków, Głową w mur. Mhm. Ale tamten opowiadał właśnie o różnych bohaterach, którzy przechodzili płynnie jeden z jednego na drugi, potem z drugiego na trzeci. I tak to trwało do końca filmu prawie, więc tylko na chwilę był jakiś główny bohater, który potem przestał o nim być, albo umierał, albo w jakiś sposób ginął nam z ekranu, pojawiał się ktoś inny, jego partner i tak to właśnie trwało. I tutaj miałem też takie, raz, że pierwsze to, co ty powiedziałeś, że inny jest bohater, a potem jak już była ta nagła zmiana, to mówię, to pewnie tak się będzie właśnie toczyło, a jednak nie, tutaj już zostaliśmy przy tym drugim. No właśnie, raz, że zaskakuje nas rozwiązaniami scenariuszowymi poniekąd ten film w kilku momentach, to dwa, no właśnie, jak to jest z tym gatunkiem, bo niby to jest animacja, ale warto pamiętać, że ten film był nominowany do Oscara jako pierwszy w historii, który, będąc animacją, nie był nominowany w tejże kategorii, tylko był nominowany w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I dlaczego, Patryku, twoim zdaniem tak to się dzieje? Bo przecież z jednej strony jest to animacja, dokument też tutaj jest wiele momentów, ale moim zdaniem reżyser lubi sobie skakać tutaj po prostu po różnych gatunkach, bo też trochę jest dramatu, sporo przecież jest jakiegoś kina akcji. Tu jest tyle po prostu rzeczy napakowane w tym filmie, że rzadko się zdarza, żeby animacja łączyła tyle rzeczy w sobie, ale czy to przeważa, żeby nazywać ten film po prostu fabularnym? Po prostu fabularnym to na pewno nie, bo no to też właśnie można by sobie tutaj na chwilę przysiąść na kamieniu, zatrzymać się, zaparkować, jak to mówi jedna z podcasterek, którą słucham, i porozmawiać właśnie na temat filmu dokumentalnego, bo
tak jak sam reżyser bardzo fajnie to też definiuje, że raz, że on nie lubi i strasznie frustruje go próba definicji jego filmu i w ogóle dlaczego trzeba by definiować w ogóle filmy, jakie są, po prostu są, oglądasz film, podoba ci się albo nie, czy to jest dokument, czy to jest animacja, czy fabuła, nie ma to znaczenia, ale no miał problem z tym, jak zareklamować ten swój film właśnie dzisiejszy, walc z Bashirem, przy spotkaniach z potencjalnymi wytwórniami, które mogłyby, czy sponsorami, które mogłyby pieniążki wyłożyć, ale na przykład w tym roku mieliśmy też taki, jak pamiętasz może, przypadek, może nie akurat animacji, ale mieliśmy dokument, który był jednocześnie nominowany do Oscara właśnie za dokument i jednocześnie też jako film nieanglojęzyczny. Kraina Miodu to był, nie wiem czy pamiętasz, ja akurat widziałem ten film. Tak, tak. Więc tutaj zatrzymało się to wszystko na nominacji za film nieanglojęzyczny, ale równie dobrze mogło być chyba właśnie mieć dwie jeszcze nominacje, czyli animacja i dokument. Chociaż miały ciężką i mocną konkurencję, tak mi się wydaje, bo może temat zupełnie inny, chociaż nie taki płytki, jak może niektórym się wydaje, bo bardzo z zewnątrz taki dziecinny, czyli Wall-E, ale jednak on też przecież wyśmiewał konsumpcjonizm i w ogóle był no, jednym w ogóle z najlepszych filmów, jakie widziałem. Jakbym tak sobie robił takie top przynajmniej 30, to myślę, że na pewno by się tam zmieścił nawet w top 20. Tak, tak. Ale no... Nie wiem, to chyba chodzi o akademików, nie wiem, czy o producentów, o dystrybutorów, jak oni reklamują te filmy, jak przedstawiają właśnie Akademii, że wylądował tam, gdzie wylądował, czyli właśnie w kategorii film nieanglojęzyczny i tam przegrał. Zresztą w niesamowicie wyrównanej stawce filmów, po które chyba też niedługo sięgniemy. Ja nawet film, który wygrał, wtedy oglądałem, więc no... No właśnie, ten rok 2009, jeśli chodzi o Oscary przyznawane filmom z roku poprzedniego, no to rzeczywiście najlepsza kategoria, najlepszy film była w tamtym roku całkiem nieźle obsadzona, bo wygrał oczywiście Slumdog Milioner z ulicy, ale tam był też i Lektor słynny z Kate Winslet, ciekawy przypadek Benjamina, Frost Nixon, Obywatel Milk, a kategoria na przykład filmów nieanglojęzycznych wydaje się naprawdę mocno obsadzona, tak jak powiedziałeś, ale ten Wall-E to nie miał ogromnej konkurencji. Oczywiście Wall-E to jest film, tak jak powiedziałeś, niezwykły. Cała masa nominacji do Oscara, przecież oprócz tej statuetki w kategorii dla animacji, tam chyba było 6 bodajże nominacji, łącznie z scenariuszem i tak dalej. I to takie dziwne byłoby trochę zestawienie, kogo wybrać. Być może kompletnie nie potrafili sobie w Akademii poradzić z odpowiedzią na pytanie, no właśnie, no to komu przyznajemy Oscara? Wall-E'emu za tęsknotę pięknie wyrażoną? Czy na film o ważnym temacie, który przypomina o historii, o której nie za bardzo się uczy? To jest jednak ważna część historii. Sam Izrael, który dzisiaj budzi takie czy inne kontrowersje, oczywiście w zależności od tego, gdzie się siedzi. Ale no ten okres gorący, ten region w ogóle wiecznie niespokojny, to jest ogromna pożywka, bo ty nie jesteś wielkim fanem dokumentów, inaczej jesteś zaprzeczeniem moim, ja po prostu w porównaniu do ciebie to wciągam to, jak małpa kit, chociaż nie wszystko. Natomiast no jednak w przypadku dzisiejszego filmu on jakby przepycha tę warstwę edukacyjną bardzo sprawnie, dzięki temu, że co chwilę nas czymś zajmuje. On jest pełen sprzeczności, wielowarstwowy, a jednocześnie bardzo prosty. Właśnie też bardzo ciekawą opinię wyraził reżyser na temat tego, co chciał osiągnąć tym filmem, jakby do kogo chciał trafić i też pokazał swego rodzaju kontrę do tych filmów, które z jednej strony ceni, a z drugiej trochę ma już ich dosyć, czyli do takiego pokazywania wojny, kiedy fakt jest, są te zgliszcza, jest to zniszczenie, jest ten terror, ale jednak jest bohaterstwo, jest braterstwo, są przyjaźnie. I takie filmy, które gdzieś na tyle troszeczkę dodają, oczywiście mówię tutaj o fabułach, trochę takiego kontekstu właśnie typowo amerykańskiego bohatera, którym no właśnie niektórzy chcą być, że czasami młodzi patrzą sobie i mówią, chciałbym tam być w tamtych czasach i to zdobyć i być takim bohaterem, a mówi jego film, przynajmniej tak chciałby, żeby został odbierany, to jest film o wojnie, na której nikt nie chciałby być. I nikt nie chciałby być na miejscu tych ludzi, którzy tam byli. W jaki sposób ja najczęściej o tych rzeczach myślę? Bardzo łatwo jest często, tak jak wiesz, jako młodzi chłopcy,
bawiliśmy się w wojnę tu i ówdzie, w takie tematy, a potem zupełnie to się staje jakąś abstrakcją i nasz reżyser, który doświadczył tego i przeżył, ale dzięki temu, że był w stanie o tym opowiedzieć w taki sposób, w jaki to uczynił, to jest jakby taki głos, to się dzieje w dokumentach, tylko my te dokumenty oglądamy i wątpię, żeby one jakikolwiek skutek odnosiły, tak mi się wydaje, że jednak ludzie albo je wypierają, albo po prostu po nie nie sięgają tak strasznie. Natomiast to jest film, który przemyca nam właśnie to, że jeżeli prawdą jest, że wojny nie przeżywa nikt, a najgorsze piekło mają ci, co ją przeżyją, bo potem muszą jeszcze zmagać się z pamięcią albo z jej wyparciem do końca swoich dni, no to tu mamy taką niesamowitą okazję gościa, który niby nie przeżył, ale jednak tak, i dzięki temu możemy usłyszeć tak naprawdę relacje po latach i samego konfliktu i potem jak przełożyło się na tego człowieka, że on ma problemy z pamięcią teraz, że też jego przyjaciel w tym filmie, jeden z wielu, tłumaczy mu, jak pamięć ludzka działa, że nie jest to też podane źle z jednej strony, właśnie w formie zwykłej, no nie lekkiej, ale rozmowie, powiedzmy, na jakimś tam luzie, wyciszeniu. I to chyba jest takim aspektem, który ciężko docenić, jak się nie ukontekstowi go. No to a propos tego się podczepię, że jakby reżyser przeszedł z jednej strony na drugą i teraz wytłumaczę, o co chodzi z jednej, a o co drugiej. Przeczytałem takie ciekawe zdanie, że są tacy, którzy przetrwają, bo pamiętają, ale można być takim, który przeżyje, bo nie pamięta. Albo cierpisz z tą pamięcią, albo zapominasz, wypierasz i żyjesz po prostu pełnią życia. I można powiedzieć, że on tak z tego stanu właśnie tego drugiego, o którym mówię, przeszedł do tego pierwszego, czyli w tą mniej wygodną stronę przeszedł. Zupełnie prawie przypadkiem, bo bardzo ciekawa jest ta historia, jak to w ogóle się stało, że on zaczął szukać, kopać w tej swojej pamięci. Mówił o tym, że 5 lat przed premierą filmu, czyli mniej więcej rok przed tym, jak zaczął pracować nad tym filmem, był jako rezerwista w wojsku i chciał prosić o wcześniejsze zwolnienie. Powiedziano mu, że tak, ale musi wykonać pracę jakąś na rzecz wojska, więc powiedział, że może spokojnie swój zawód wykonywać, na przykład właśnie filmowca, i tworzył zwykłe takie instruktażowe filmy, jak zakładać maskę gazową, czy jak dobrze myć ręce, no tego typu rzeczy, które potrzebowało wojsko. Z racji tego, że robił to jakby w cudzysłowie z wolnej stopy, czyli nie musiał być w koszarach, tylko był w domu, to potrafili zadzwonić w najmniej nieoczekiwanym momencie, czyli na przykład jej żona jego rodziła, to dzwonili, żeby przyjechał na rano zrobić jakiś film minutowy i miał tego dosyć po jakimś czasie. Powiedział, że już spłacił swój dług i chce już przestać to robić. Powiedzieli, że nie ma sprawy, faktycznie już się wywiązał z swoich zadań, ale oni przeprowadzają w wojsku teraz takie eksperymenty, że wysyłają każdego, który służył, szczególnie w czasie wojny, na 10 spotkań z psychoterapeutą. Jak to zaliczy, to już może jakby mieć odklepane, powiedzmy, tą całą swoją służbę. No i tam okazało się, kiedy poszedł, że pierwszy raz zaczął o tym mówić, pierwszy raz w życiu komukolwiek powiedział o tym, ale przecież to już był człowiek no po 40, czy koło 40, i doszło do niego, że on nawet w tej grupie tych filmowców, z którymi kończył szkołę, wśród których się obracał, nigdy o tym w ogóle nie mówił, że mówił, że w ogóle Izrael jako państwo, jako ludzie bardzo właśnie tak romantycznie podchodzą do służby. Jeżeli było coś nie tak, to o tym się nie mówi. I chociaż prawie cała ta ekipa, która z nim kończyła studia, była też na wojnie, to zupełnie o tym nie rozmawiali, chociaż nawet teraz wychowywali wspólnie dzieci i przez 20 lat się znają i ani razu tego tematu nie podjęli. I to go tak ruszyło, żeby właśnie w tym kierunku, żeby pogłębić tą wiedzę, i no właśnie zaczęły się te spotkania, które potem w jakiś sposób zostały udokumentowane i nagrane właśnie w takiej formie. No właśnie, to tak chyba nie jest nową rzeczą, bo nasz kraj też przerabiał, i to kilka ciekawych zajść, że się tak wyrażę, w swojej historii, i też było tak, że często pytałem się w ogóle w rodzinie, czy dziadka, czy babci, czy kogokolwiek, jak się o rzeczach rozmawiało kiedyś w domu. No to nie rozmawiało się za bardzo o tych rzeczach. Tam były jakieś rzeczy wiadome, ale zawsze to przemilczane było. Tak samo w Stanach tutaj. Dziadek mojej żony służył na okręcie, który był zaatakowany przez japońskie kamikadze i przeżył, ale że nie mógł o tym w ogóle mówić też nigdy, że to było w ogóle raz, że zabronione z wielu względów,
Dwa, że po prostu no, trzeba było potem pracować na roli i te rzeczy kompletnie były nieprzepracowywane przez kolejne pokolenia ludzi. No i że bardzo często bywa tak, jak w przypadku naszego bohatera, czyli reżysera, jest to jakby operacja na swoim ciele. Natomiast bardzo często jest tak, że my w ogóle ludzie, żeby rozumieć skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, to zaczynamy kopać w ten czy inny sposób. I ten film jest produkcją detektywistyczną troszeczkę, bo ten aspekt właśnie, który przemawia za jego, no w cudzysłowie, rozrywkowością, tak, jeżeli można tutaj akurat się posłużyć tym słowem, wątpię, to, że on podaje nam to wszystko właśnie w taki po sznurku do kłębka sposób. Bo pytanie jest takie, czy ktoś w ogóle wiedział, co się tam wtedy działo i czy film w ogóle odpowiada na takie pytanie? No i kto ponosi tego konsekwencje? To właśnie powiedzmy szybko, Darku, może dopowiedz, o co chodzi z tym, co się działo, bo nie zostawmy naszych słuchaczy w takim niedopowiedzeniu. No właśnie, bo już tak kilkadziesiąt minut się dzieje. Chodzi mniej więcej o to, że po, w cudzysłowie, wyzwoleniu Bejrutu były sobie pewne oddziały libańskie, chrześcijańskie organizacje, które się dopuściły masakry na Palestyńczykach. Na ludności cywilnej. Dokładnie. No i kontrowersją do dzisiaj pozostaje udział Izraelczyków. Czy armia Izraela uczyniła wszystko, żeby do tego nie dopuścić? Czy wiedzieli o tym? Kto wiedział o tym? I czy coś robią, czy nie? I to jest to, że nasz bohater był świadkiem wielu rzeczy, ale kompletnie jakby nie pamiętał o tym, więc stara się dowiedzieć od każdej osoby: słuchaj, a pamiętasz coś z wojny? No pamiętam. A ja tam byłem? Albo na przykład czasami ktoś twierdzi, że nie był z nim. Tak, nawet pokazuje swoje zdjęcie i pyta, czy go rozpoznają jako młodego. Tak. A czasami jest tak, co zresztą łączy się z tym wspomnianym przeze mnie przyjacielem, nie wiem, czy on jest prawnikiem, chyba prawnikiem, tam jest jakaś... Prawnikiem, tak. Tak, który mu opowiada o pewnym eksperymencie przeprowadzonym, że często po prostu lubimy sobie, tak jak mówimy po angielsku i czasami nie wiemy, jakie są reguły, więc tworzymy je niejako, żeby sklecić sens, tak nasza pamięć często nam te piksele brakujące doprodukowywuje, żeby stworzyć coś, co czasami po prostu nie miało miejsca. Ale to ciekawe, że jednak ten mechanizm obronny człowieka jest taki, że te białe plamy próbuje wypełnić takimi pozytywnymi obrazami jednak. No właśnie, czy braki tych plam kolorem białym, nie? Mhm. No a my dzięki temu, że mamy tutaj sporo retrospekcji, to się przenosimy do tamtych czasów i w zasadzie właśnie był praktycznie brak reakcji, takie totalne wyparcie. Z drugiej strony właśnie ten bohater staje się bardziej zbiorowym. Ten film przestaje być o Folmanie i pokazuje właśnie bez oceny jakiejś takiej szarży typu social justice, która nie ma na celu pokazania winnych, tylko ukazania, co się stało. No właśnie ta masakra w Sabrze i Szatili, która właśnie jest obiektem tutaj tego filmu i tych rozważań, zadaje dużo pytań właśnie to, co Darek mówił na temat tego, kto... I to nawet nie chodzi o tą wojnę, tylko w ogóle w takich sytuacjach, bo przecież takich zdarzeń jest pełno. No czasami prawie pod blokiem. Dokładnie, a już mówimy o takich dużych może wojnach, które się działy, czy właśnie Druga wojna światowa, czy Rwanda, czy Kongo, czy teraz wyzysk, który się dzieje właśnie w Afryce i nie ma zbytnio reakcji tego wielkiego świata, czy tych mocarstw, które powinny coś zrobić. Kto w tych całych naczyniach połączonych, przecież tam gdzieś jest jakieś dowództwo, jak ktoś, kto powinien być bardziej rozgarnięty? Decyzyjny i ktoś, kto powinien faktycznie zrobić. Rozgarnięty też, bo przecież właśnie to jest też pytanie, czy to poddanie się głównie poleceniom wydanym przez dowódców to wystarczy, czy jednak, no tak jak moja na przykład żona mówi, że każdy żołnierz ma obowiązek przestrzegania konwencji genewskich. Tak, ale to chyba nie jest jednak takie proste na froncie, kiedy masz, nie jesteś sam, masz kogoś nad sobą i jeszcze boisz się może o swoje życie, kiedy się sprzeciwisz i zdezerterujesz po prostu, tak, gdzie w wielu wojskach przez lata to po prostu było rozstrzelanie, tak, za takie zachowanie, więc no, tutaj jest, myślę, bardzo skomplikowane to wszystko historycznie i ten podział odpowiedzialności, ale jednak nie ma tutaj co spoilować, ale są bardzo ciekawe wnioski i zresztą widać, że tak jakby ten film, trochę jakby nawet nasz twórca i główny bohater uczyli się o sobie właśnie w trakcie tego filmu. I chyba taki też lekko pociągnięty za język nawet sam
Forman mówił o tym, że tak faktycznie było, że to nie jest tak, że on to sobie miał wszystko ułożone i przepracowane i wtedy zrobił film, tylko to gdzieś tam dojrzewało. Tak jak mówię, to były 4 lata, wybór takiej, a nie innej formy. Mówisz, że to nie jest rozrywka? Czy bardziej boisz się trochę z tego stwierdzenia? Myślę, że nie ma się tu czego bać, bo to też jest jedna z form, którą Forman wybrał jako środek wyrazu, ta animacja, ale do tego świetna muzyka i czasami przecież takie momenty teledyskowe. Ja nie mówię, że teraz trzeba, wiesz, tańczyć do tego, ale naprawdę są takie atrakcyjne dla oka, dla ucha elementy, gdzie naprawdę on się robi po prostu atrakcyjny. No, można sobie pośpiewać i gdzieś w jakiś sposób też wejść w umysł tych żołnierzy, którzy mieli takie właśnie przebłyski. Zresztą mówią o tym filmie, że czuli się jak na wakacjach, czuli się jakby wszystko było okej, gdzieś tam między akcjami i zupełnie w ogóle nie odbierali wojny jako wojna. Zresztą też jest jedno porównanie pewnego filmowca, który do pewnego momentu patrzył na wojnę, jakby oglądał film, jakby to w ogóle nie było jego udziałem, aż do pewnego momentu, do pewnego zdarzenia. No właśnie, bo ten film pokazuje nam, jak bardzo wiele rzeczy się dzieje naraz i jak bardzo wiele rzeczy może być prawdziwych, jeśli chodzi o dane zdarzenie. Tym bardziej, że wojna oparta oczywiście o armię w ten czy inny sposób, ale zawsze umundurowaną i usystematyzowaną, no to jest po prostu, te naczynia połączone są tak mocno ze sobą związane, że to jest po prostu budynek, który, wiesz, bez żadnej sprężystości, który runie po prostu, jak się go popchnie. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, dowiadujemy się bardzo różnych rzeczy, niekoniecznie sprzecznych, ale przynajmniej ja sobie zdałem sprawę, że takie wojny, takie konflikty, nawet jak one trwają przez miesiąc, rok, to jest 1000 rozmaitych historii, a wokół których dzieje się kolejne 1000, jak nie więcej. Że wojna tak naprawdę to jest cały świat złożony. On jest, powiedzmy, w okopach, ale mimo wszystko zawsze gdzieś coś się pojawia i coś umyka po prostu przez to, że każdy stara się tam przeżyć od bitwy do bitwy, tak? Rozładować jakoś napięcie. Tam nie ma czasu na refleksję, tam nie ma czasu na zbieranie się. To też widzimy tutaj w różnych scenach. No a potem mamy takie, co powiedziałeś, Patryku, tę stylistykę taką trochę popkulturową. Właśnie wchodzi ta muza. Tutaj Forman też w ogóle nie przeprasza za nic, tylko od razu nam jakiś numer wykręca. I mamy zderzenie takich dwóch światów. Tak jak ten pierwszy na wojnie też jest niby taki bezuczuciowy, nikt nie ma żadnej refleksji, nie widać jej w żadnych oczach. A z drugiej strony mamy świat, który nie wie o tej wojnie, tak jakby, z którym się nasz bohater zderza. Ja nie wiem, czy to, bo wspomniałem ci, Patryku, o wentylu bezpieczeństwa przed nagraniem tego odcinka, że Forman albo świadomie, albo nie, dał nam taki element, który pozwoli nam jednak przejść przez ten film, taki zawór. Często on stylistycznie składa ze sobą bardzo sprzeczne rzeczy, pomysły. Okrucieństwo wojny w formie teledysku na przykład. Gdzie ja jestem skonfundowany, to jest najbardziej adekwatne chyba słowo, jakie jestem w stanie wyprodukować. Ani nie wchodzę w patos, ale też nie podryguję zaraz. I nie wiem, jak się czuć. Zresztą ja to miałem takie przemyślenia związane z tym filmem, z tą historią. A raz, że to jakieś fakty są zapisane, niepodważalne a propos tej masakry i w ogóle tej całej wojny, ale jednak tutaj mamy taką perspektywę bardzo ciekawą, bo zmienia się ona w filmie. Też zarzucają temu filmowi to, że nie ma fabuły, ale właśnie to jest dlatego też dokument, który no do końca nie jest dokumentem, bo tak jak bardzo ciekawie powiedział też reżyser, że dokument to jest wtedy, kiedy idziesz za kimś z kamerą, idzie on wąską uliczką, nagle spotyka jakąś kobietę, którą od 20 lat nie widział, której kiedyś się kochał i patrzą sobie w oczy i ty jesteś tam z tą kamerą i to jest magiczny moment. A tu to nie to, bo tu masz animację, której 150% musi być przemyślane, dokładnie wyreżyserowane. Nie ma mowy jakiejkolwiek chwili improwizacji. Jakkolwiek mówił, że ta forma, czyli animacja była dla niego pierwszą, jedyną, o której w ogóle pomyślał, bo nawet te krótkie filmiki dla wojska to też robił animowane, więc to już miał na myśli już wtedy, ale to, że dawało mu bardzo dużą swobodę z jednej strony, bo na przykład bardzo lubi wschody i zachody słońca i chciał, żeby tego było dużo, przede wszystkim zachodu, a w animacji wiadomo, można zrobić wszystko i słońce zatrzymać na ile tylko chcesz, ale z drugiej strony mówi, dopiero w trakcie kręcenia filmu dochodziło do tego, jakie są problemy, czy może nie tyle problemy, tylko jakie są obostrzenia, teraz też bardzo chodliwe słowo, w tych produkcjach animowanych i jak dużo
na przykład zajmuje, mówi, jedna scena, kiedy on pali papieros. To moment odpalenia papierosa i włożenia go do ust, to jest tydzień pracy. Wyjęcie go z ust i wypuszczenie dymka, kolejny tydzień, i masz 2 tygodnie. Dlatego to trwało 3 lata, a mówi, że na początku to było frustrujące, a po jakimś czasie nabrał do tego raz szacunku, a dwa, czerpał z tego przyjemność i to już było dla niego źródłem satysfakcji na koniec, ale ten początek był no niesamowity, jak dopiero się uczył, czym tak naprawdę jest to medium, ta animacja, jak przy niej trzeba się nachodzić, żeby to na końcu działało. No właśnie, bo to technikalia jednak są rzeczą niesamowitą. Zresztą animacja za chórem głosów, które się odezwały po premierze tego filmu, jest według coraz większej, coraz szerszej rzeszy ludzi po prostu gatunkiem mocno niewykorzystanym, bo z jednej strony, począwszy prawie że od naszych dziadków, no na pewno od naszych rodziców, jesteśmy pokoleniami, które wychowują się po prostu w obrębie kreskówki w taki czy inny sposób. One się zmieniają, są dziwne, mniej dziwne, bardziej klasyczne, mniej z biegiem lat, ale mimo wszystko to jest coś, co gdzieś tam istnieje sobie. Natomiast pewne rzeczy, pewne filmy pokazują nam po prostu, jak animacja potrafi zaskoczyć na wieloraki sposób, bo to może być Pixar, tak? To może być bardziej właśnie bajkowy klimat, a mogą to być właśnie w postaci dzisiejszego filmu. Filmu, który mocno bazuje na grafice. Można powiedzieć, że no to widać, że facet odrobił te początkowe lekcje, że mu to potem lepiej poszło, bo mamy sceny, kiedy wiemy, że to jest animacja. Po prostu no, widać, że czasami on troszeczkę potrafi się wycwanić i zabawić tym medium, a czasami po prostu widać, że są jakieś tam te flaszowe, animacyjne obostrzenia, czy inaczej, ten sufit gdzieś tam jest i nadal to wszystko działa i nadal ma to jakiś klimat. A już drugą rzeczą jest to, co mówiłem wcześniej, że do tej pory, do 2008 roku, powstał tylko jeden animowany film pełnometrażowy w Izraelu i bardzo ciężko było w ogóle znaleźć animatorów. Znalazł 6, po tym jak to powiedział, porwali jeszcze 2 ze studiów, którzy dopiero co skończyli, więc miał 8. I teraz ciekawe, też dość żartobliwe to moim zdaniem wyszło, bo nie mówi o tym filmie jako o inspiracji, ale mówi, że a potem oglądaliśmy Nemo i patrzymy sobie na napisy końcowe, a tam 42 animatorów było tylko od światła. Wow. I popatrzyliśmy na siebie, że nas jest tutaj 8 na cały film. Więc tak samo jak czasami wspominasz chyba ty częściej niż ja o tym, że te pierwsze odcinki, jak patrzysz na nasz podcast, to byś może nagrał jeszcze raz, to oni to zrobili. Jak zrobili cały film i uczyli się na swoich błędach, to jak spojrzeli na pierwsze sceny, to po prostu przerobili to na nowo. Od początku. Mm-hmm. Po prostu tyle się nauczyli w trakcie tworzenia, bo no, jakby z jednej strony masz wolność, a z drugiej strony nie masz wzoru, nie masz wyznacznika, który gdzieś tam ci powie, w którym momencie jesteś na jakimś odpowiednim poziomie, tak? I musisz sam to wyrabiać, więc w jakiś sposób byli na pewno pionierami, no, na pewno na tym rynku swoim izraelskim, więc no, to też niesamowite od tej strony realizatorskiej było. Mm-hmm. A z drugiej strony przecież na czym się wzorować, tak? Jeżeli wzorować się, to kopiować, czy po prostu pooglądać, pójść na PETA, pomyśleć o tym i dopiero usiąść i rozrysować. Co ciekawe, żeby zrealizować, ty może masz zapewne, tak nie mam więcej informacji na ten temat, natomiast ze względu na rejony, w które wkładasz swój filmowy nos, natomiast oni dograli bardzo wiele materiału live action, żeby potem na tym bazować, ale nie de facto przekalkowywać kadry z tego, co nagrali, tylko żeby na tej podstawie wiedzieć mniej więcej, jaka jest perspektywa, jak to wszystko czyta się dobrze, żeby jednak odtworzyć zarówno wizualnie, dokładnie tamte rejony, bo naprawdę ja mam często wrażenie, że idę de facto przez ulicę Bejrutu, czy gdziekolwiek jestem, na plaży, czy na jakiejś łódce, no to jeszcze z drugiej strony połączyli te rzeczy, ten poziom rzeczywistości z magią, bo tej magii sporo jest tutaj jednak. Też technicznie im to sprawnie wyszło mimo wszystko. Ta licencja kreatywna tu jest widoczna i broni się zupełnie. No na pewno. Mimo już nie jest to powiedzmy najlepsza animacja na świecie. Nie wiem, czy taka istnieje. Właśnie, bo to też najlepsza poklatkowa, najlepsza kukiełkowa, najlepsza 3D, no to można sobie wymieniać teraz. Mamy wszystkie możliwe animacje do wyboru. Tak jak mówisz, oni nakręcili
praktycznie cały ten film, te wywiady z tymi postaciami, bo każdy tutaj gra siebie. Mm-hmm. Te wszystkie głosy to są prawdziwe, te postaci, które faktycznie spotkał reżyser i z którymi był na tej wojnie, czy dziennikarze, którzy brali udział. Nie było tu żadnych aktorów, ale właśnie kilku recenzentów, których śledziłem na YouTubie i to takich słynnych, jeden brytyjski, teraz nie będę tutaj przytaczał nazwiska, to nawet on błędnie uznał, że został wykorzystany rotoskop, czyli maszyna, która pozwala jakby na film aktorski nałożyć w cudzysłowie animację, tak jak na przykład w Scanner Darkly, nie pamiętam teraz nazwy tytułu po polsku, Richarda Linklatera, a to wcale tak nie było, bo właśnie tak jak Darek powiedział, wszystko to było zrobione typową, standardową, starodawną animacją, można powiedzieć, i ten film tylko i te kadry z filmu zostały wykorzystane jako podkład do storyboardów. Dokładnie. I potem to wszystko było animowane, więc no naprawdę, to jest 4 lata pracy, o czym tu mówisz, to nie jest tak, że 4 lata walczyli o cokolwiek, chociaż to też, no naprawdę, to, że to się udało, to, że to powstało, to jest naprawdę praca przede wszystkim oczywiście głównego twórcy, ale też całej rzeszy ludzi. Zresztą powiedział sam, że miał tych może animatorów niezbyt wielu, ale naprawdę trafił na bardzo twórczych i utalentowanych ludzi. Ale już sam proces zbierania budżetu, to mówił, że na początku nakręcił jedną ze scen. No tutaj nie będę też dużo zdradzał, tylko powiem 3-minutowy fragment sali odlotów i pojechał z tym do Stanów, pojechał do Kanady zbierać fundusze. Nie udało się, właśnie odbijał się od różnych wytwórni. Jedna mówiła, jak animacja w dokumencie? Musi pan iść do wytwórni filmów dokumentalnych, tam idzie i mówi, no ale jak, dokument animowany? I mówi, no to jest niesamowite, jak hermetyczne jest cały świat, nie tylko pojedyncze jakieś kraje, tylko cały świat. Masz genialny, dobra, może mówi nie genialny, ale fajny, ciekawy, nowy pomysł i nikt, mówi naprawdę, do tylu drzwi pukał, że dopiero znalazł te pieniądze z tego, co mówił. Gdzieś jak jeździł po Francji, po Niemczech i dostał pieniądze na pierwsze 20 minut, potem te 20 minut zrobił, przyjechał znowu do Europy, znowu zebrał jakąś kwotę, wrócił znowu, zrobił kolejne 20 minut i już mówi, że jak już zrobił 40, to już czuł, że już film raczej będzie skończony i tak to w końcu wyszło. Więc no, wysiłek z każdej strony, zresztą zaczął od tego, że zadłużył się, kredyt pod mieszkanie, jakieś inne kredyty konsumpcyjne. Mówi, zaczynał z budżetem 80 tysięcy dolarów, w końcu to chyba się zamknęło w 2, a jak na dokument, a już tym bardziej o takiej tematyce ciężkiej, wojennej, zarobić 11 milionów, to naprawdę jeszcze do tego taki artystyczny, można powiedzieć, sukces i jeszcze kasowy. No dokładnie. Z tego wniosek taki, że pamiętajcie, nigdy nie wychodzić za filmowca, a zwłaszcza za utalentowanego, który pewnie kiedyś będzie wielkim nazwiskiem, bo jak nic podpiszecie kilka dokumentów kredytobiorczych. Natomiast wracając na chwilę jeszcze z kronikarskiego obowiązku, ten film Linklatera, który właśnie był zrobiony przy użyciu rotoskopu, to przez ciemne zwierciadło i to z niebyle obsadą, bo i tam Keanu Reeves był, pamiętam, i Robert Downey Jr., Winona Ryder też. Natomiast jeśli chodzi o animację jeszcze, na chwilę wrócę, to pamiętasz, Patryku, w przypadku chyba jednego z moich najbardziej, jeżeli nie najbardziej ulubionego filmu animowanego, to takiego, do którego non-stop wracam i non-stop się zachwycam, Mary i Max, film Adama Ellisa, który zrobiliśmy w naszym podcaście bodajże w 10 odcinku, jakoś gdzieś tak będzie. I tam twórca filmu, który także jest artystą i potrafi wykonywać sam kukiełki do animacji, stworzył binder, w którym to rozrysował, jak rzeczy powinny wyglądać, żeby ci, którzy już zaczną tworzyć różne elementy scenografii czy postaci, żeby wiedzieli po prostu, jak zrobić to spójnie. I przez to, że on miał taką chorobę, która po prostu objawia się w drgawkach ręki, to wszystkie te rzeczy, które malował, po prostu były nieperfekcyjne i to nadawało charakteru wielkiego. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że główny rysownik dzisiejszego filmu, David Polonski, to jest facet, który jest praworęczny, ale malował wszystko lewą ręką, szkicował to, żeby właśnie te rzeczy nie były dokładnie wypucowane, żeby tam była jakaś właśnie taka kreska, która no coś przemyci, być może ktoś się na tym pozna, ale tu tworzy jakby bardzo spójny, odrębny lekko świat.
No to ciekawe, co mówisz, bo akurat o tym nie słyszałem, ale słyszałem inną wygłoszoną opinię przez właśnie rysownika, o którym powiedziałeś, do reżysera. Powiedział, że tak naprawdę to, co ja mam zrobić dla ciebie, to wcale nie jest żaden artyzm. To jest jakaś tam praca taka, chałtura taka. Więc mówi, że mam nadzieję, że już na tą swoją pracę tak nie patrzy z perspektywy tych wszystkich nagród. W jednym z wywiadów 2 lata później mówi o tym właśnie Folan. Więc tak jak mówisz, no niekonwencjonalne podejście do tematu, do roli animacji w filmie. No, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo tak się zorientowałem, że troszeczkę przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt minut atmosfera w naszym podcaście, w naszej audycji, no nie jest zbytnio dołująca, że tak to ujmę. Natomiast to nie jest naszym celem też, żeby tutaj nagle mieć rozrywkowy odcinek, a film jest zupełnie inny. To po prostu pewnie wynika z tego, że zarówno postać reżysera, jak i w ogóle wszystkie te fakty, które znamy, które wiemy o filmie, o jego produkcji, no i też w ogóle, tak jak powiedziałem, troszeczkę taka pasywność filmu w wielu momentach, takie celowe umieszczanie tego wentylu bezpieczeństwa dla naszych emocji, to powoduje, że nie wiem, niekoniecznie wypieram ten film ze swojej świadomości, mówiąc, rozmawiając z tobą, Patryku, o nim. Natomiast teraz się właśnie tak reflektuję troszeczkę, żebyście nie odebrali tego, co tu słyszycie, tej atmosfery, że to jest de facto jeden do jednego, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Bo dzisiejszy film to jest temat nie nowy, tak? Ale to jest temat, który naprawdę bardzo zupełnie inny sposób pokazuje rzeczy, które jednak wymagają tego, żeby się przynajmniej tymi rzeczami zainteresować. Tak, a zresztą niektórzy też przytaczają takie filmy jak Persepolis, a propos o, tak, tego, tak. Komu może się podobać ten film nasz dzisiejszy. Mm. I też Chicago 10, który oczywiście wiąże się z naszym filmem, o którym ostatnio mówiliśmy. Mm. To jest taka właśnie animacyjna wariacja na temat właśnie ósemki z Chicago, a propos tych właśnie protestów i no, tego całego procesu sądowego, który trwał w 1969 roku. I no, jeżeli widzieliście te dwa tytuły, które właśnie wymieniłem, to podobno możecie też i polubić ten dzisiejszy film. Ja akurat Chicago 10 nie widziałem, Persepolis tak, chociaż no, nie był to akurat mój klimat i trochę myślę, że jednak odstaje. Zresztą to tu dużo mówić. Walc z Bashirem jest tak wywrotową animacją, wywrotowym dokumentem i w ogóle hybrydą, że ciężko chyba do czegokolwiek to porównać. Tak jak sam powiedział reżyser, jak tworzył to, nawet chciał zajrzeć do internetu, coś wygooglować, to było ciężko. Ktoś jeszcze powiedział kiedyś, nie pamiętam gdzie, o dzisiejszym filmie, że to taka izraelska, mocno blisko wschodnia wersja takiego filmu Stanleya Kubricka jak Full Metal Jacket z 1987 roku. Też tu są takie elementy, które właśnie przywodzą wielu osobom, przynajmniej ten film, na myśl. Film, który nie tylko był dostrzeżony, jeśli chodzi o Oscary, bo i nie tylko wylała się na niego cała masa akoladów, pochwał, jak i nagród ze strony wszelakich stowarzyszeń, krytyków filmowych, czy też reżyserów i tak dalej. Natomiast, no co, Złoty Glob też otrzymał film w 2009 roku. Też był Cezar francuski. No i przede wszystkim zaczęło się od premiery w Cannes. Dystrybutor tak się postarał, uważał, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o szczęście dla produkcji, żeby właśnie tam go pokazać. I tak to było, że w dniu otwarcia, jako pierwszy seans właśnie w tamtym roku, no nominowany był też w głównej kategorii do Złotej Palmy i właśnie był wyświetlany jako pierwszy raz w ogóle w swojej historii. Dostał 20 minut owacji na stojąco, więc wtedy poczuli, że no chyba jednak coś tam im się udało, więc no uwierzyli w to, że to, co zrobili, to, co im się wydawało czymś wyjątkowym, jednak takim było. A jak to powiedział Folman, jak ktoś podniesie film w cudzysłowie i uzna go za coś wybitnego w Cannes we Francji, to się po prostu niesie dalej szerokim echem. I tak to było w tym przypadku. Drugi seans, zresztą bardzo, jak to powiedział Folman, chyba najbardziej, oprócz oczywiście Izraela, taki wyniosły, sentymentalny, to było Sarajewo. Jak to powiedział, 4000 osób siedzących na plastikowych krzesełkach, wspominających przez ten pryzmat filmu oczywiście swoje dzieje, wcale nie takie zamierzchu, bo przecież to lata 90., jak
w Sarajewie też działo się źle. Tak, tak. Pamiętam, jest taka słynna fotografia, już nie pamiętam czyjego autorstwa, jak to kobieta podobno wyszła po mleko, tak? Ale jest taki moment, kiedy ona biegnie z tymi siatkami, całe miasto zrujnowane za nią, opuszczone tak naprawdę, a ona leci jak na złamanie karku. Więc takie klimaty były po prostu i tu też widzimy, że to jest jednak rzecz, która się non-stop dzieje. Chciałoby się wierzyć, że te rzeczy nie są już aktualne, że tak już nie ma nigdzie, a tu, no niestety, ale to się non-stop dzieje i za każdym razem oczywiście największą ofiarą, najliczniejszą, bez względu jaka to wojna, stanowią cywile. Ciotka mojej żony, która prowadzi działalność misyjną z mężem, siostra teściowej, mieszkają w Etiopii i ostatnio rodzina się pytała ją tam jak z koronawirusem i tak dalej. I zamiast o koronawirusie, to się praktycznie z pierwszej ręki dowiedzieliśmy relacji o wiszącej na włosku wojnie domowej w Etiopii. Można sobie poczytać, jak ktoś chce wygooglować, ale to są takie, wiesz, ja nie mam za bardzo ludzi na froncie, gdziekolwiek, żeby mieć jakieś z pierwszej ręki relacje. I to była taka pierwsza, która no nie mogła się zdarzyć w cudzysłowie lepszym czasie niż dzisiaj rano, przed nagraniem odcinka. No właśnie, to jest chyba największą zaletą tego filmu, że to jest niby standardowy temat, bo tak jak wspomniałeś, Kongo, Rwanda, Holokaust, ale w bardzo niestandardowym ujęciu. No i też samo to, że mamy tutaj Izraelczyka, który sam jest dzieckiem rodziców, którzy przeżyli Holokaust, też jest o tym napomknięte w ten czy inny sposób. I teraz on sam znajduje się w 82 roku na froncie i kilkadziesiąt lat później do tego powraca. Tak, i gdzieś tam podejrzewa u siebie w swojej historii to, że był jakimś przyczynkiem do kolejnej tragedii. Sam powiedział, że jakkolwiek to trudne te przeżycia, ta historia jego i to, że zdecydował się z nią podzielić, to jednak chyba najłatwiejsze, jak to powiedział w czasie tej produkcji filmu, to to, że musiał się odkryć przed światem i wystawić po prostu na krytykę, bo co tu dużo gadać, tak to po prostu wyglądało. Swoją historię, swoje widzimisię, mógł też być wystawiony na taką krytykę wystawiania siebie, na jakiś piedestał, że on jest najważniejszy, a to właśnie niektóre głosy krytyki tak o tym mówią, a to przecież nie chodzi o to też, jak niektórzy mówią, że film chce być jakiś, film jest i teraz sobie to interpretujmy, ale nie mówmy o tym, że film chce być jakiś, bo nie wiem, bo tak nam się wydaje. To jest film z perspektywy człowieka, który nie do końca, prawie w ogóle nie jest pewny tego, co się stało. Chce się dowiedzieć, czuje, że jest jakaś jego wina, a może nie ma, a może jest. Bije się z tymi myślami, jeździ po świecie, żeby się dowiedzieć, szuka tego, żeby mieć spokój z własną duszą, z własnym rozumem, a nie żeby zwrócić uwagę świata właśnie na siebie, tylko bardziej właśnie tak uniwersalnie. I sam wspomina te wszystkie wojny, że to jakby mocno uniwersalny nawet chciał sam założenia, żeby było. I chyba mu się udało. No dokładnie, bo ten termin social justice warrior to jest termin najczęściej dawany osobom, które walczą o sprawiedliwość, oceniając historię z punktu widzenia dzisiejszego, bez ukontekstowienia czegokolwiek. A jak działa nauka o historii? Zupełnie odwrotnie. To znaczy, oczywiście możemy mieć nasze instynkty i słuchać ich, jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz, tak? Czego nie powinniśmy, co powinniśmy zrobić, ale dwa, że ocena zawsze przychodzi po czasie, kiedy wiemy więcej. No i właśnie dzięki temu, że nasz tutaj bohater ukazuje nam tą złożoność, nie wytyka palcem, to jest największy, moim zdaniem, plus tego filmu. To, że jednak bardzo często łatwo wskazać na coś palcem i się wściec. I oczywiście zawsze trzeba zaprotestować wobec okrucieństwa. Natomiast z drugiej strony, to tak jak miałem ostatnio, nie opowiadałem ci, Patryku, Abrahamie Lincolnie. Jak ktoś rozmawiał o Trumpie z mojej rodziny i jak on tam gdzieś tam coś tam konstytucję łamie, coś takiego. Ja przeczytałem gdzieś, że Abraham Lincoln złamał konstytucję na początku wojny secesyjnej. Kupiłem sobie tą książkę, zacząłem czytać. Poznawszy w ogóle dlaczego, wszystkie te komplikacje, no to zupełnie palec to sobie dzisiaj odetnę, a nie wskażę nim. Ze względu na syntezę różnych rzeczy, które dają mi jakiś szerszy obraz. I to jest właśnie ten film dzisiejszy. On oczywiście pokazuje pewną bezradność, fatalną bezradność w skutkach, która też przemyliła te osoby, bo jeden sobie tak radzi z tą traumą, drugi inaczej, tak? Jeden ma sporo kasy i jest właścicielem
restauracji, ale musi palić tego jointa, żeby jakoś tak w spokoju siedzieć przy tym ognisku w luksusowym domu. A drugi jeździ po innych i pyta się i wierci. Są z kolei też inni, którzy zdają sobie z wszystkiego sprawę, ale też nie rozrywa ich to nadal, przynajmniej nie widać tego po nich. I o to chyba chodzi. My chcemy zobaczyć, co się stało, bo zawsze oczywiście pamiętnik każdy ma trochę prawdy, ale i sporo konfabulacji. Taki ten film, możemy tylko zawierzyć jemu na tej podstawie. No, bo trudno o cenniejsze podsumowanie. Też jeszcze warto dodać to, co mówił reżyser o tym, zapytany, czy coś można zmienić w świecie, czy coś może być inaczej, czy jak na coś mamy wpływ, pokazując takie filmy, pokazując te wzory, które się powtarzają przy kolejnych konfliktach, o tym, że narody odwracają głowy i patrzą sobie w krok, bo jak to można inaczej nazwać, a złe rzeczy się dzieją na świecie. Mówi o tym, że no coś chyba się rusza, bo moi rodzice, tak jak powiedziałeś Darek, przeżyli Holokaust, byli w Auschwitz, a gros producentów, twórców tego filmu to Niemcy, więc no jakby to chciało się być mocno zatwardziałym w tych swoich przekonaniach przez całe życie, to by było niewykonalne. No tak. Coś się zmienia, na pewno ciężko z tym, ale nie jest to materia na tyle trwała i stała, żeby nie próbować jej przynajmniej tknąć kijem. Ja ci powiem inaczej, bo tak sobie o tym myślę, że nie tyle dla mnie byłoby na przykład sytuacją sporną to, że świat nie jest aż tak fatalny w sensie jak był, że to zawsze wygląda pod wieloma wskaźnikami, o tym się mówi zresztą, statystykami biedy i tak dalej, że tego jest nadal za dużo, ale i tak mniej niż było, rozwarstwienia są, ale pytanie jest takie, czy konflikty na świecie w latach 50., 60., czy współczynnik rozwiązywania konfliktu, czyli powaga konfliktu do rozwiązań, jakie się zastosowało, jak do tego mają się rozwiązania dzisiaj wprowadzane? Bo oczywiście dzisiejsze czasy mają swoje problemy, mają nowe, niektóre stare w innej wersji, ale czy to, co my dzisiaj robimy, to jak sobie ułatwiamy, powiedzmy w cudzysłowie, życie na tym świecie, jak to się ma? Czy nasze problemy są mniejsze, a my nadal jesteśmy totalnym bajzlem skąpanym w swoich emocjach? Czy rzeczywiście są ogromne problemy? Bo z jednej strony mamy prehistoryczne praktycznie emocje w nas, a z drugiej mamy technikę pędzącą na złamanie karku. Jak to wszystko zawarte w dzisiejszym filmie i te radzenie sobie z sytuacjami, czy to jest zwierciadło, w którym my możemy się dzisiaj w jakikolwiek sposób przejrzeć? Wiesz, to co jest ważne w tym, co może bardziej rozwiniesz, chociaż już na początku chyba mówiłeś o tym, co powiedział o tym filmie Ebert, przytaczając inne wcześniejsze, późniejsze konflikty i jakiegoś rodzaju masakry dziejące się w trakcie tych zbrojnych przede wszystkim działań, wydaje się, że nic się nie uczymy. Tak? Kto wie, wiesz, coś się może zmienia, ale to chyba za wolno. I pytanie, czy my więcej kojarzymy z tego, co się dzieje, skoro mamy więcej wiedzy, więcej dostępnych danych, natomiast nam chodzi o to, żeby kolejny, wiesz, kolejną typiarę na rolkach podziwiać, z całym szacunkiem dla tej typiary. Jakby puentą tego podsumowania filmu przez Eberta jest to, że jak zwykle po fakcie, tak, zdajemy sobie sprawę, że tu trzeba było zareagować wcześniej, to widzieliśmy, tu były jakieś sygnały i trzeba było coś zrobić, nie zrobiliśmy i wygląda to jak zupełnie nie uczące się niczego najmniej rozwinięte organizmy, które nie potrafią się uczyć na tych swoich błędach. Gdziekolwiek tam pakujemy swoje uwagi, czy to w internety, w książki, czy kiedyś właśnie w jazdy na rolkach, mówię o takich starych rolkach, jazd, które nie były emitowane w internecie, którego nie było wtedy jeszcze, to jednak coś tam nas zawsze rozprasza i coś mamy, myślę, jako w ogóle świat z tego terminu dobry Niemiec, tak, good German. Tak, tak. Czyli, że coś dzieje się za naszymi plecami, a my z racji tego, że jesteśmy odwróceni w inną stronę, zaprzeczamy i uważamy, że wcale tego tam nie ma i nigdy nie było i o czym wy mówicie. No Roger Ebert, wspomniany przez ciebie, jeszcze napisał takie zdanie, które zapamiętałem sobie już jakiś czas temu, jak po raz pierwszy przyjrzałem się temu filmowi. On napisał takie zdanie, że ci, którzy pociągają za spust, są mordercami, ci stojący nad nimi moralnymi zbrodniarzami, a ci, którzy mogli to wszystko powstrzymać, jeszcze większymi. I nie są to ci ostatni, bynajmniej ludzie na samej górze,
tymi osobami jesteśmy po prostu my sami, w sensie społeczeństwo. I że tak naprawdę każdy ponosi winę za różne rzeczy. Czy można było zrobić coś, czy nie? Zawsze można się oczywiście jakoś starać rozliczać z różnych rzeczy, z jednych lepiej, z drugich gorzej. Ja w ogóle te rzeczy, o których mówi ten dzisiejszy film, ja je zaczynam coraz więcej widzieć, tak mi się wydaje, po prostu nawet nie w wojnie, tylko że bardzo wiele elementów umyka naszej uwadze, że po prostu brak jakiejkolwiek, to w Stanach zwłaszcza zawsze mi nie pasowało, czy to jedną dziewczynę miałem, czy drugą, czy teraz żonę, to zawsze jak siedzi pięcioro Amerykanów i ktoś pyta, no to co robimy teraz, to pozostała czwórka najczęściej powie, no nie wiem, a co wy chcecie? I jest taki nagle taki stalemate, nie? Remis taki dziwny. Nie ma żadnej tej akcji. Bardzo często wydaje mi się, że tak jak tu w dzisiejszym filmie, wina rozkłada się bardzo różnie, bo każdy czegoś nie zrobił. Tak ten film się staje uniwersalny dla mnie. To jest mój wniosek na koniec tego monologu, że w tym leży siła, że może reżyser się obawiał różnych rzeczy, że może za coś jest atakowany, ale moim zdaniem tutaj naprawdę, jak się atakuje ten film za coś, to czasami to też jest pod pewnymi względami dowodem na to, że się nie zwracało uwagi na jego content. Wiesz, on też był nawet zaskoczony tym, jak film został odebrany w samym Izraelu, bo spodziewał się może nie tyle protestów, co bardziej jakiś blokad, niezrozumienia, zepchnięcia go gdzieś na boczne tory i pominięcia go przy jakichś tam ważnych decyzjach, a jednak zupełnie był w szoku, jak właśnie wzięli go na barki i postanowili się rozprawić z tą historią. Nie wiem, czy to rząd, czy to Instytut Filmowy, ale wystawili go oficjalnie jako kandydat do Oscara, zapłacili za promocję, za wszystkie właśnie te wyjazdy promocyjne, wszystkie te eventy, więc naprawdę dali mu kopa i też pomogli uwierzyć, że może jednak i górę da się w jakiś sposób zmienić. Myślę, że warto jeszcze dodać takie tytuły, które podawał w jednym z wywiadów i też to można znaleźć, jak widziałem, na Wikipedii, z których czerpał, którymi się inspirował. I jest to rzeźnia numer 5, a dokładnie rzeźnia numer 5, czyli krucjata dziecięca, czyli obowiązkowy taniec ze śmiercią. Oczywiście Kurta Vonneguta, a także paragraf 22 Josepha Hellera, który też już gościł na naszym eterze. Tak, tak. Przy okazji serialu, o którym Darek mówił. A sam reżyser, zapytany o swoich ulubionych reżyserów, powiedział, że to zależy od momentu, w jakim go zapytamy, ale jeżeli pyta dziennikarkę o ten właśnie moment, to wymienił jednym tchem Jima Jarmusza, Wima Wendersa, Felliniego, Davida Lyncha oraz Francisa Forda Coppoli, o którym powiedział, że to chyba taki pan, którego chciałby się mieć za ojca. Nie wiem, to trzeba by Sophie zapytać, ale też troszeczkę podsumował, dlaczego tych panów, ale na przykład Jima Jarmusza chwalił za to, że w 1984 roku, kiedy zobaczył film, który ten stworzył inaczej niż w raju, to uznał, że wszystko jest możliwe, przy zerowym budżecie można zrobić film i jakiegoś takiego kopa im dało w całej tej filmówce, której studiował, że nawet taki twórca, zresztą który do dzisiaj przecież, jak to sam mówi, walczy co każdy film o każdego dolara, bo jednak nie ma takiego poparcia w wytwórniach, żeby tworzyć kolejne filmy od tak po prostu na swoje nazwisko i to mu imponuje i no może Jarmusza nie poznał, ale Wendersa mówi poznał i też wybitna postać, więc te wzory bardzo ciekawe. Myślę, że takim trybem szedł. Ten Lynch to już w ogóle taki. No ja wiem, może trochę tego Lyncha jest w takich tam odjazdach w tym filmie. Wiesz, to też z drugiej strony może być tak, że Lynch jemu, Folmanowi, bardzo pasował stylistyką i niekoniecznie przełożył się w jakimś tam 1:2, czy jakkolwiek na jego samą filmografię, ale w tym filmie na pewno jakoś się przetworzył, skoro podaje właśnie tych twórców, a nie innych, a to są twórcy jednak o bardzo ciekawym, mocno innym stylu, wyjątkowym pod wieloma względami, no to rzeczywiście Folman tutaj, można powiedzieć, że podąża za wytycznymi swojej marki, że tak powiem, bo raz, że jest bardzo człowiekiem ciekawym, dwa właśnie, no to co przeżył i to jak, w jaki sposób sobie radzi, też mówi o nim sporo jako o człowieku, nie dobrze czy źle, ale po prostu w jaki sposób przynajmniej charakteryzuje go tak dookoła, a film jest po prostu jakimś tam jego przedłużeniem, no to jeszcze w ogóle ciekawe zagadnienie porusza Folman. To też
czyni z niego po prostu nazwisko, które trzeba obserwować mimo wszystko, bo tylko mam nadzieję, że popełni więcej rzeczy. Porusza też sam ciekawy problem tego w ogóle, jak naród żydowski właśnie radzi sobie. Ten, który na przykład właśnie takie rzeczy przeżył 38 lat temu, jak on sobie z tym radzi, bo ostatnio oglądałem taki dokument o powstaniu w getcie warszawskim w jakiejś zagranicznej stacji o Ziucie Hartmann. To była jedna z pań, która przeżyła to powstanie, zmarła 5 lat temu i generalnie tam jest scena, kiedy mówi do młodzieży zebranej wokół niej, że bardzo ciężko nam się Żydom jest porozumieć po prostu, bo każdemu z nas się wydaje, że jest królem. Co kompletnie zbiło mnie z pantałyku, bo w zasadzie nigdy za bardzo nie słyszałem takich opinii z tej strony. I pamiętam, że oglądając dzisiejszy film, właśnie to była kolejna taka perełka, takie otworzenie się troszeczkę na ten wschód południowy i też pokopania w tym, bo ta kultura żydowska, w sensie, ona jest w ogóle popularna od lat 90. bardzo w Polsce na nowo, ale te filmy właśnie, one czasami trafiają jako serial, jak wspomnieliśmy, ale często one są bardzo podobne, ale wiem, że jest sporo, tak jak dzisiejszy film, sporo innych ujęć, zupełnie innych zagadnień, a nie tylko dzisiejszej kultury żydowskiej, tylko rozliczenia się z przeszłością i to taką podrugowojenną. No wiesz, to kultura filmowa, filmografia izraelska to nie są tylko filmy wojenne, tak? Bo nawet rok wcześniej, przed dzisiejszym filmem, też się pojawił przy okazji Oscarów film Twierdza Beaufort, która była nominowana, ale to też tak kontrowersyjnie Forman mówi o tym, że no taki trochę zbyt konwencjonalny moim zdaniem, jak to powiedział, film i taki prosty, a tak naprawdę prawdziwym nominowanym do Oscara wtedy powinien być niesamowicie rozbrajający film, o którym ci, Darek, mówiłem, Przyjeżdża orkiestra, komedia muzyczna, o której nawet też mieliśmy coś napomknąć, nawet zrobić odcinek, może jeszcze kiedyś, ale ja byłem na tym w kinie kiedyś, w kinie kameralnym w Gdańsku, właśnie w 2007 roku i po prostu no, śmiałem się do rozpuku. No to zresztą jest film, na podstawie którego został stworzony spektakl broadwayowski, w którym główną rolę zagrał Tony Shalhoub, znany bardziej jako detektyw Monk. I moja żona, akurat wtedy pracująca przy Broadwayu, była na tej sztuce trzykrotnie i powiedziała, że to jest jedna z najbardziej doskonałych, ciekawych, dziwnych sztuk, jakie w życiu widziała, ale właśnie to połączenie, takie przetransponowanie filmu na deski teatru było perfekcyjne, jakby po prostu ten film powstał po to, żeby mieli dobry powód, żeby zrobić z tego spektakl. No jest to bardzo malutki kameralny film, więc teraz sobie widzę, że kilka zmian dekoracji i to spokojnie dało się zrobić, na pewno bardzo łatwo jeden do jednego ten film na deski przełożyć. Tak jest. Na ślinę i taśmę klejącą, można powiedzieć. Patryku, czy masz jeszcze jakieś tutaj coś ze swojej kopalni wiedzy a propos tego filmu dzisiejszego? Czy będziemy zmierzali już tak do podsumowania i wystawienia naszej oceny? Nie, myślę, że lecimy do końca. Ja tylko dodam, może coś powiemy o jakichś ulubionych scenach, czy o jakichś minusach, a ja tylko dodam to, co mówiłem ci przed rozpoczęciem nagrania, że w jednym z wywiadów żalił się bardzo na aż 9-miesięczny okres promocji filmu, jazdy po różnych premierach, po różnych festiwalach. Sam Forman mówił o tym, że to było cięższe jeszcze niż produkcja filmu, że w ciągu 9 miesięcy, jak to powiedział, zliczył 800 wywiadów, które dał, i tam padało 8 takich samych pytań, między innymi dlaczego taka forma, dlaczego taki temat, i mówi, że to już na początku to jeszcze było fajne, ale potem z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej i naprawdę go wykończyło. Więc to tak tylko z podsumowania, jeśli chodzi już o reżysera, bo tu chyba z mojej strony nic więcej. No właśnie, tak to jest, że jak się chce robić karierę, to jak to mówią pod Katowicami, careful what you wish for, bo tylko połowa twojego czeku to film, a druga połowa to niestety, ale właśnie ten kierat promocyjny. Ja powiem tak, jeśli chodzi o największą zaletę tego filmu, oprócz tych największych zalet, które już wcześniej wymieniłem... Właśnie, bo tak myślałem sobie, że każda zaleta to była największa dla ciebie. No była, była. Czy największym plusem? Jedna przebija drugą. Jakoś to działa w jakimś tam uniwersum. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że bardzo podobała mi się różnorodność tego filmu. To, że po pierwszych 10 minutach kolejne 10 miało coś zupełnie innego, jakiś dodatek.
Był tam jakiś mianownik wspólny, ale mimo wszystko bardzo mnie aż to ciekawiło. To było takim naturalnym lepem na muchy. A z tych minusów to jest taka scena, kiedy jest rozmowa, nie będę zdradzał z kim, ale dookoła bawią się dzieci i w pewnym momencie, może zauważycie, dziecko sięga po nóż tatusia. I potem nie wiadomo, co się z tym nożem dzieje. I to jest moje pytanie do reżysera. O co kaman? Bo ja przez kolejne 10 minut starałem się skupić na akcji, non-stop myśląc o tym ostrzu. I ja powiem ci taką jedną rzecz, bo to chyba też nie jest jakiś spoiler, bo za dużo nie zdradza, ale ostatnia scena to jest pokazanie prawdziwych zdjęć z tego, co się działo, z tej masakry. Oj tak. Strasznie przerażającej i takiej, no nie wiem, ta kategoria tego filmu do lat 16 tutaj jest taka trochę na granicy, myślę. I powiem ci jedną rzecz, bo no jeszcze nie dodaliśmy tego, że oficjalnie ten film był w wielu krajach panowany tak zwany. Mm-hmm. I przede wszystkim w Libanie, gdzie udało się pokazać w kilku miejscach, ale to jednak tak było trochę nielegalnie. Z torrenta. Mm-hmm. Nie, nie, pokazy takie nie, żartuję. Kinowe, ale to naprawdę było, był z tym duży problem. A ja myślę, że troszeczkę nie rozumiem tej ostatniej sceny, w sensie po co to było pokazane, że wydawało mi się ten film na tyle mocny, że on nie potrzebował tego dobicia jeszcze na końcu, że tak jakby to było takie koło ratunkowe, że w razie jakby jakiś głupi widz znalazł się na sali, to jednak i nie zrozumiał tego, co się działo, to ja mu pokażę, jak to tak naprawdę było, żeby na pewno już zrozumiał, żeby na 100% wiedział, o czym był ten film. A może, żeby tutaj ci taką małą zagwozdkę dać, co byś powiedział na pomysł, że ta końcówka po prostu to jest takie puszczenie nie tyle oka samego reżysera, co po prostu pokazanie tobie, że to, co do tej pory widziałeś w tym filmie, w takim stylu, jakim go zobaczyłeś, to to jest jedno. A to jest to, co tak naprawdę się działo. I przez tę jedną minutę, czy ile to trwa, mamy pokazanie tutaj, jak film jest mimo wszystko różny. Tak sobie to tłumaczę sam. Wiesz, to tak teraz myślę o tym, że też mogło się znaleźć na przykład na sali kinowej, czy gdzieś przed telewizorem, teraz przecież to już 12 lat od premiery. Mhm. Osoby, które dość przypadkiem trafiają na ten film i nie wiedzą, że to jest, chociaż no, jakby sugeruje temat to, że jest to jednak na faktach, to wtedy już mają to, że no nie ma co tu się spierać. Na koniec, jak już są te ostatnie ujęcia, to już jest pewne, że to, co się stało, to jest taki jakby może taki podpis tak na końcu. Watermark taki. Tak. A o tym był film. Tak, o, dokładnie. Ale to mi trochę tak zastanowiło, czy to taki trochę brak wiary reżysera. Taki trochę random, nie? No właśnie. To taka jedna rzecz i druga to może niektóre takie te rozmowy przede wszystkim z tym prawnikiem trochę takie przydługie, ale z drugiej strony, jak sobie pomyśleć, że tak było naprawdę, w sensie te wywiady, bo to też jest ważne, że w animacji, jak to powiedział reżyser, ważna jest czystość dźwięku, więc wszystkie te wywiady były w wyciszonej sali nagrań nagrywane, co nic nie było na żywo na organizmie gdzieś w terenie, bo mówi, że kiedyś próbował tego i zupełnie to nie wyszło, jednak to musi być idealnie czyste dla ucha. Tak jest to wszystko skonstruowane i tak ludzkie ucho podchodzi do animacji, że to musi takie być. Zresztą mówi, tak jak ci mówiłem, Darku, i wam, kochani, zresztą to nie, że ja mówię, tylko czy ja coś stwierdzam, tylko to jest oczywiste, że to jest animacja, więc z góry wiadomo, że nie ma żadnej improwizacji, więc po co udawać, że są jakieś dźwięki, czy tam ktoś jest w pomieszczeniu, gdzie przypadkiem, nie wiem, upadnie butelka, której potem nie widać, tak? Więc to wszystko było tak krystalicznie czyste, te nagrania. Ale te niektóre wywiady, czy te rozmowy bardziej takie trochę przedługie, chociaż może z nutką takiej dekadencji i rozmyślań, tak to powinno być, że jednak te pauzy w momencie, kiedy mózg przetwarza te wszystkie informacje i to, co do niego nadciąga kolejne myśli, to jednak to musiało być takie trochę wydłużone. A tak to chyba nic. A jeśli chodzi o ulubione sceny, to chyba, że Darku, jakiś jeszcze minus? Ja tylko dodam, że czasami mam takie wrażenie, przez to, że po prostu to też było nowe terytorium dla reżysera, że czasami po prostu mam uczucie przeskoku lekkiego, że jednak w tej pauzie czasami to, co się dzieje dalej, budzi mnie, bo nie ma związku z tym, co było przed chwilą, ale wtedy po kilku już wiem, że aha, jak to się zdarzy znowu, to znaczy, że reżyser nowy rozdział zaczyna filmu. I myślę, że tutaj te szwy czasami widać, jakby się uprzeć, ale potem idzie dalej oczywiście. To tyle. Tak,
A takie właśnie perełeczki, jeśli chodzi o mnie i ulubione moje sceny, to scena w zwolnionym tempie w sadzie, przeważnie tam, gdzie była świetna muzyka dobrana i w ogóle taka wybijająca się i taka, która jeszcze dopełniała akcję i komentarz do tego, co się działo na ekranie. I właśnie te momenty, kiedy jest tak teledyskowo, tak trochę najbardziej myślałem pod tym względem, że jeśli ktoś uważa, że ten film jest nudny, to miał takie momenty, gdzie faktycznie mógł się rozerwać w tych właśnie momentach. Ja je nazwałem teledyskowe, gdzie ta forma była taka bardzo przystępna, myślę, nawet dla młodych ludzi, więc tam mógłby ich przytrzymać, jeśli w innych było trochę gorzej z tym. Mhm. I chyba takie najmocniejsze te momenty samoświadomości tych przepytywanych, to kiedy oni dochodzili do jakichś wniosków, to aż ciarki przechodziły, kiedy te pytania przechodziły, a im te myśli tak ze 2-3 razy wolniej, ale jednak dochodziły do nich, więc to są takie moje ulubione momenty. No i ocena chyba teraz, Tarku. No ja wystawiłem temu filmowi 14/15, bo mimo wszystko jego niedomagania, które gdzieś tu i tam może są, czasami ta forma też sprawia, że ja nie byłem gotowy na... Nie wiedziałem, w jaki sposób mam odebrać ten film. Być może każdy był dobry, ale ja byłem skonfundowany, czy rzeczywiście podoba mi się to, co ja o tym myślę. Ale są momenty, które naprawdę wyciągają te jakieś tam minusowe rzeczy, przeciągają na tę stronę dodatnią i wydaje mi się, że 14/15 ze względu na wyjątkowość, tutaj to podciąga ocenę, ale to nie jest tak, że reszta rzeczy nie działa. Naprawdę tutaj jeszcze z godzinę moglibyśmy rozmawiać, ale już ze spoilerami wtedy. Ja też daję 14/15 i zupełnie się nie zgadzam z krytycznymi opiniami, że forma tu przewyższa treść, czy właśnie skupienie się na tym, że to jest jakieś wyjątkowe połączenie dwóch czy trzech nawet konwencji. Uważam, że to jest dodatkowy plus. No i tyle. To wszystko się razem dopełnia, a nie, że coś jest mniej ważne i gdzieś tam przerzucamy uwagę na coś, na co nie powinniśmy. Że to jest po prostu tanie, bo moim zdaniem nie, więc takie też 14/15. No dokładnie. Kochani, to jest film, który zdarza się bardzo rzadko, ale który warto mieć w swojej filmografii. My mamy ogromne problemy z Patrykiem, żeby jakiś polecić wam film animowany, ponieważ te dobre, najlepsze już są mniej więcej znane, a czasami po prostu są filmy, których my nie kupimy. Na tym polega ten podcast, niestety, ale na naszym widzi nam się. Natomiast taki film jak dziś zdarza się bardzo rzadko pod wieloma względami, a też jest bardzo inny od takich standardowych animacji. Troszeczkę mi przypomina Batmana, filmy telewizyjne, animowane. Zapraszamy na naszą stronę www.tmfpodcast.com. Tam linki do filmu, a także kilka innych rzeczy. Jakiś może jeszcze słóweczko od nas. Tak, 1,5 godziny, też niedługo. 2008 rok, walc z Bashirem. Izraelska produkcja, wybitna naszym zdaniem. Zresztą 8.0 na IMDb. Przy dość sporej ilości głosów to mówi samo za siebie. Zresztą na Filmwebie może nie ma za dużo głosów, ale też krytycy dają ponad 8, więc bierzcie i oglądajcie. Tak jest. A oprócz naszej strony internetowej możecie nas jeszcze spotkać w mediach społecznościowych pod aliasem TMF Podcast, pisane razem zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, a na Twitterze jesteśmy pod aliasem TMF Dolny Podkreśnik Podcast. YouTube, tam nas można posłuchać, jednego z nas nawet zobaczyć już. Spotify oczywiście, Lekton, Amping Go i wszystkie inne aplikacje podcastowe. Tam jesteśmy do waszej dyspozycji, odzywajcie się, komentujcie, piszcie, zawsze będzie nam miło, nawet krytyczne opinie, a nawet może przede wszystkim coś, co wam się może nie podoba, a może zasugerujcie nam jakiś film, bo tego dawno nie było, który moglibyśmy rozpatrzyć. To też taka była naraz sympatyczna sytuacja, kiedy mieliśmy film podany przez naszego słuchacza i zrobiliśmy o nim odcinek. Dokładnie, dlatego jesteście tutaj też dla nas, żeby nam ułatwić czasami selekcję, bo zakładamy, że wielu z was też ma rzeczy, którymi chcielibyście się podzielić. Może nam podejdzie akurat, bo taka jest zasada, że zawsze obaj musimy się zgodzić, że obaj mamy liberum veto. No ale cóż, kto wie, jak to będzie w przyszłości. Próbować zawsze warto i należy. Patryku, dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję, kochani, za uwagę. Polecam nas na przyszłość. Ja też zapraszam na kolejny tydzień. Tam na pewno albo połówka już moja, albo jakieś może mini recenzje. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, ale
jeszcze do końca roku, do świąt, kilka odcinków z nami będziecie mogli przeżyć i mam nadzieję, że zostaniecie też i po nowym roku. Dziękujemy za dziś. Trzymajcie się. Pa.